Cześć. Opowiemy Wam o naszym ostatnim odkryciu, a właściwie o odkryciu Kuby tak naprawdę. Opowiemy Wam o grze osadzonej w świecie Aliena, jednego z naszych ulubionych filmów, serii filmów. Jest to gra Legendary Encounters, jest to gra kooperacyjna. To prawda, jest to gra kooperacyjna, chociaż oczywiście też wpleciono tutaj motyw zdrajcy, można grać złym i podłym członkiem korporacji, który będzie próbował grać na szykach. Ba, nawet jest taki wariant, który pozwala na granie obcymi, kiedy nasza postać niestety zrobi to, co większość ludzi robi w filmach o alienach, czyli umrze jakąś straszliwą śmiercią. Generalnie mamy pudło Legendary Encounters Alien, to jest... Które jest bardzo ciężkie, bo wypełnione... 600 kart jest w środku, plus jeszcze taka fajna mata do gry. Która jest jak podkładka pod mysz. To jest, no, coś takiego, to... że jest zwijana. Plus jeszcze... Pokaż środek. Plus jeszcze króciutka instrukcja. Środek? Dobra. Króciutka? Powiedziałeś króciutka instrukcja, Kuba. Ta instrukcja ma 27 stron. Króciutka. A więc środek wygląda dość, powiedziałbym, tak mało reprezentacyjnie, bo jest to trochę tektury, gąbki i mnóstwo kart. Do tego tak, trochę jakiegoś papieru, który wypycha ten środek. Po środku taka tuba, w której trzymamy zwiniętą planszę. Nie wiem, tą matę do gry. No i gra kosztuje... Kosmiczne tak... pieniądze. Kosmiczne pieniądze, dobry żart. 270 zł, tak. Boli straszliwie, oczywiście można kupić taniej, szukać rabatów w różnych sklepach i wtedy nie boli aż tak bardzo, ale cały czas boli zapłacić za grę, jednak ponad 200 zł to mnie przynajmniej osobiście boli. Co można powiedzieć o samej grze? Przede wszystkim jest niesamowicie wykonana. Te wszystkie karty mają swoje unikatowe ilustracje i ja się bałem, kupując grę, że ilustracje, które są narysowane, a nie są zdjęciami, będą mnie odpychać, będą psuły klimat, będą niefajne. Wręcz przeciwnie. Jakby taki, one są bardzo dobrze narysowane. Takie też wręcz prawda. Turpistyczne podejście do tematu, tutaj mamy facehuggera, powoduje, że gra jest naprawdę pełna tej atmosfery, pełna tego klimatu. I tak jak nie jestem dużą, wielką fanką gier kooperacyjnych, to ta rzeczywiście trzyma w napięciu. Ja nie znoszę gier kooperacyjnych. Uważam, że gry kooperacyjne są bez sensu, nie są grami, bo jakby nie można z nikim wygrać. Natomiast będąc rzeczywiście dużym fanem serii Alien, jestem zakochany w tej grze. I mamy w pudełku 4 scenariusze, możemy sobie rozegrać każdy z filmów osobno. Jak tam się nam znudzi, to możemy mieszać je ze sobą. No, odgrywamy rzeczywiście te sceny, gramy z tymi postaciami, no jest to coś absolutnie niesamowitego. W grze jest też rzeczywiście Jonesy, nie jest może tak piękny jak nasz Rudolf, ale też jest Jonesy, który może grać i taki kot, który należał do Ripley. Na pewno dla fanów serii jest to naprawdę gratka. Powiedziałbym, że wręcz pozycja obowiązkowa, natomiast... Osoby, które nie darzą miłością filmu... Niech się trzymają z daleka, po prostu, kropka. Jakby, no nie ma co tutaj oszukiwać, to jest gra, która oparta jest na tym, że jest o tym alienie, że się dzieje w tym świecie i tak dalej, i tak dalej. Jasne, że jeżeli ktoś w ogóle nie chce o tym słyszeć i będzie traktował to mechanicznie, to też będzie miał z tego frajdę. Natomiast no, jeżeli ktoś lubi aliena, to jest odlot. Naprawdę rysunki, historie, podpisy, cytaty. Ile trwa rozgrywka? Wiesz co, tak naprawdę trwa wcale niedługo. Myślę, że około godziny max trwa rozegranie jednego scenariusza, które są zupełnie od siebie niezależne, nie trzeba grać jednego po drugim. Mamy sobie scenariusz, w którym mamy 3 cele. Każdy z tych celów trzeba zrealizować. Kiedy zrealizujemy 3, to wygrywamy. Mamy zawsze jakąś unikatową lokację. W grze ciągle ktoś ginie, jak mówił już Kuba, śmiercią straszną i okrutną i nagłą. Dlatego wydawca zaznaczył na pudełku, że jest to gra przeznaczona dla osób powyżej 17 roku życia. Ja się ze sobą nie zgadzam, bo to jest mnóstwo krwi na kartach, wiecie, no tam straszne rzeczy. To jest gra dla dorosłych. To jest gra dla dorosłych, ale ta gra jest naprawdę, naprawdę fajna. Bardzo fajny mechanizm. Ciekawe jest to, że gry z tej serii Legendary mają takie paskudne karty wszystkie z tyłu, tak, mają taką po prostu paskudną L-kę, myślę, Legendary, ponieważ są też inne gry w tej serii. Jest Legendary Encounters Predator, jest Legendary Encounters Marvel i można sobie mieszać te gry ze sobą. W sensie możemy walczyć X-Menami przeciwko Alienom albo Predatorami z Alienami itd. Także
Też jest potencjał na to, żeby sobie kupić jeszcze dwa albo trzy takie pudła i wydać na nie ponad 1000 zł i bawić się jeszcze tam bardziej. Mi w zupełności wystarcza Alien, ponieważ to mechanika z deck building. Budujemy sobie talię i staramy się, żeby ta talia była najbardziej efektywna, żeby karty, które wkładamy i później przetasowujemy, wyciągamy z powrotem, dawały nam jak najwięcej jakichś tam bonusów. Mechanicznie bardzo prosta, zresztą jak tutaj sobie klikniecie, to zobaczycie, jak wam tak pokrótce opowiem o zasadach. I co? No, jak dla mnie, to jeżeli kogoś kręci Alien i nie boi się kart, to jest po prostu odlot, także ja serdecznie polecam. Wszystkim fanom Aliena polecamy. Spróbujcie koniecznie.